Cześć i czołem. Dzisiaj zamknięty w blaszanej puszce, ale za to opowiem wam o tym, co w ostatnich kilku dniach działo się na turnieju piłkarskim FIFA 20 Zina Esport Cup, mistrzostwa klubowe Dolnego Śląska w tej jakże naszej ulubionej grze, jaką jest piłkarska FIFA na konsole PlayStation 4, PS 3, czy tam Xbox, czy tam PC. Każdy z nas lubi grać właśnie na zielonej murawie, ale za pomocą pada, za pomocą joysticka, klawiatury. Tym razem rozmawiamy o klubowych mistrzostwach FIFA 20. Zbliżamy się do końca fazy grupowej. Sporo rzeczy działo się ciekawych, to trzeba powiedzieć wyraźnie. No, co ciekawego? Zaraz porozmawiamy o tych najbardziej ciekawych wydarzeniach. W tle lecą fragmenty z spotkań piłkarskich, które odbyły się nie tak dawno temu. No, co ja mogę wam powiedzieć a propos tych wydarzeń? Nadal proszę streamerów, nie blokujcie swoich linków do pobierania, do udostępniania. Tam nie ma żadnych waszych danych osobowych, natomiast można pooglądać bramki, które strzelacie, więc podzielimy się w ten sposób tym, co robicie na boisku. Zbliżamy się do końca fazy grupowej. 28 zespołów, 4 grupy, 7 drużyn w każdej, 4 pierwsze drużyny wychodzą do następnej fazy. Zaczniemy od ćwierćfinałów, no, później będzie ciekawa rywalizacja dalej. Jedno jest pewne, już jest drabinka turniejowa. Dzięki, Paweł, za tą informację, którą udostępniłeś na grupie. Wiemy więc, że grupa pierwsza będzie rywalizowała z grupą trzecią, grupa druga będzie rywalizowała z grupą czwartą, czyli pierwsza grupa jako grupa A, druga grupa jako B, trzecia jako C, czwarta jako D. To w jakimś sensie ułatwia później robienie jakichkolwiek klasyfikacji. Ułatwia z tego względu, że już dzisiaj na przykład zdajemy sobie sprawę między innymi, że w grupie B grający Śląsk Wrocław no, niemal na 99,9% zajmie miejsce pierwsze i będzie rywalizował z czwartą drużyną grupy D. A tam do końca będzie trwać rywalizacja o to, która z ekip to miejsce zajmie, no bo zwróćmy uwagę, Polonia Bystrzyca Kłodzka rywalizuje z LZS Nową, to naprawdę niewielka różnica, jeden punkt, dwa punkty, czasem trzy, czasem jedno zwycięstwo, czasem remis, tu naprawdę do samego końca będzie się działo bardzo dużo, natomiast Śląsk Wrocław jest murowanym faworytem do wygrania grupy B, za plecami Śląska na ten moment LZS Burza Dzikowiec, punktów ma no, kilka strat do lidera, co nie zmienia faktu, że powinna zająć bezpieczne drugie miejsce. 2B mierzyć się będzie w tej drabince, tak jak szybko patrzę na ściągę, z drużyną 3D, więc na ten moment tutaj oto miejsce trzecie twardo rywalizują w sumie, ba, podejrzewam, że o miejsce pierwsze, ale może to się zdarzyć tak, że i Zjednoczenie Ścinawka, i Wydawa Kiełczów, i Zagłębie Wałbrzych mogą tutaj zająć miejsce 1-3. No a przy odrobinie szczęścia również te ekipy, które zajmują się, znajdują się trochę za tymi zespołami, mogą wyjść trochę wyżej. Dobra, wróćmy do grupy pierwszej. Szybko przelecimy po tym, jak mniej więcej te tabele się prezentują. Widzimy na ekranie grupę pierwszą, symbolizowaną jako grupę A. Tu zdecydowanym liderem są no, reprezentanci Zalesie Wójcice. Za nimi KS Żurawina, później Gwarek Wałbrzych, Łużyce Lubań, no i tu pod kreską jest Włókniarz Głuszyca, aczkolwiek ten Włókniarz jeszcze wciąż ma szansę wyjść z grupy, tyle że będzie musiał się reprezentant tego klubu mocno postarać. Natomiast dalej Dabrowo Makowice, ci z Brzeźnica, te zespoły już można powiedzieć zakończyły rywalizację tych turniejów na fazie grupowej. Gratulujemy reprezentantom za udział w tych zawodach.
Grupa B, wspomniany Śląsk Wrocław, pierwsze miejsce, raczej małe szanse, żeby tutaj Burza Dzikowiec ich wyprzedziła. Nie ma żadnych szans już w tym momencie Górnik Wałbrzych i na ten moment Wiktoria Dębowiec. Zdrój, Jedlina Zdrój wciąż walczą o to, by znaleźć się nad kreską z Wiktorią Dębowiec. Tutaj różnice są niewielkie, co chwilę się to tasuje, zmienia. Piasek Potworów, Nysa Kłaczyna. Te zespoły raczej już z tej rywalizacji, a na pewno Nysa Kłaczyna, odpadają. Grupa C. Niemka jest Szczawno-Zdrój, gospodarz, lideruje za Mineralnymi Mechanik Brzezina. Różnica 6 punktów, 4 punktów, 6, 5, to się też tasuje, to się też co chwilę zmienia. Jest na tyle duża, że no, ciężko tu ocenić, czy jest szansa, by Mechanik, bądź będąca w tej fazie rywalizacji blisko też Błyskawica Lenartowice, dały radę dogonić tutaj gospodarze tego turnieju. Tomtek z Widawa Wrocław za to walczy z Czarnymi Wałbrzych o to, by zagrać w tej drugiej fazie pucharowej. No, zobaczymy, wszystko jest tutaj możliwe, czekamy na informacje po zakończonych spotkaniach, jak te tabele będą się dalej kształtować. Popatrzmy za to na komunikat, który Paweł nam tutaj wyświetlił. Mecz LKS Marcinowice, Sparta, Stary Waliszów. Te dwie drużyny zrezygnowały z dalszej rywalizacji. I ja też podzielam zdanie Pawła. Widzimy tutaj teraz na ekranie, który poinformował wszystkich uczestników zabawy, że no niestety te dwa kluby już wycofały się z rywalizacji, nie dały swoich reprezentantów w zamian, co sprawia, że tu w tym momencie jest pewien problem, bo ta ekipa, no niestety, która wystartowała w tej grupie, będzie uszczuplona, będą musiały być podane punkty walkoverem, a i jest to rozczarowanie, gra się do końca bez względu na to, jaki jest wynik. W tym przypadku ten wynik nie był korzystny dla tych dwóch ekip, no i cóż, już szkoda było czasu i nerwów na to, by się umawiać, by dograć ten jeden, dwa mecze więcej. Grupa czwarta, grupa D, gdzie chyba jest najciekawsza rywalizacja, bo najbardziej wyrównana. Zjednoczenie Ścinawka, Widawa Kiełczów i Zagłębie Wałbrzych. Te trzy drużyny liderują, są cały czas bardzo wysoko i bardzo blisko siebie. Różnica pomiędzy nimi to bardzo często tylko 2-3 punkty. Ale Bystrzyca Kłodzka czy LZS Nowa, pomimo że ta strata jest trochę już większa, wciąż jeszcze jest to na tyle dobre drużyny i na tyle niewielka, że tak powiem, różnica, że tutaj można też jeszcze polawirować, wygrywając jakieś swoje spotkania przy jednoczesnych porażkach rywali, może dojść do sytuacji, w której jedna bądź druga drużyna zamieni się miejscami między sobą bądź z tymi zespołami, którymi bezpośrednio rywalizuje. Dawno z rywalizacji odpadła Kamiennogórska Akademia Piłkarska, która została zdyskwalifikowana, natomiast Wiktoria Świebodzice z 10 punktami. No niestety miejsce szóste, wciąż jeszcze można powalczyć. Zobaczmy tutaj na ostatnie wyniki, jakie zanotowaliśmy jeszcze przed montażem tego nagrania. Tutaj jak widzimy, faworyci raczej w każdym z tych przypadków wygrywali. No i ponownie wracamy do drabinki turniejowej, o której dużo opowiadałem na samym początku programu, ale w sumie dlatego, że jest to naprawdę bardzo ciekawe. Tutaj system wygenerował sposób rywalizacji w taki sposób, że dwie grupy zostały sparowane ze sobą, podobnie jak często w turniejach rangi mistrzowskiej już rozgrywanych w realnym życiu. Grupa pierwsza z grupą trzecią, grupa druga z grupą czwartą. Dodatkowo jeszcze te pary zostały też podzielone jakby na pół. 1A grać będzie z 4C, 2C z 3A i te pary rywalizacji, te pary tworzą tak by część drabinki, która w przypadku awansu do kolejnej rundy pozwoli się im zmierzyć ze sobą, co oznacza, że zakładają czysto teoretycznie, LKS Zalesie Wójcice wygra grupę A, zajmie pierwsze miejsce, będzie więc w fazie półfinałowej, w pucharowej rozpoczynać od rywalizacji z czwartą drużyną z grupy trzeciej, grupy C. Zakładam, że na ten moment będzie to Tomtek z Widawa Wrocławska i gdy się zdarzy, że no, liderujące Zalesie awansuje dalej, już czeka na zwycięzcę z rywalizacji w parze 2C, 3A, co oznacza,
że będzie to trzecia drużyna z grupy A z drugą drużyną z grupy. Także słyszeliście, tutaj jeszcze wiele się rzeczy może ciekawych wydarzyć. Faza grupowa zbliża się do końca, przed nami faza pucharowa. Wiadomo, tutaj musi być już wyłoniony zwycięzca. Regulamin przewiduje dogrywkę i ewentualnie mecz do złotej bramki, gdyby się zdarzyło, że ta dogrywka też nie przyniosłaby rezultatu. Cześć, ja dalej zamknięty w blaszanej puszce. Nie słuchajcie tego gościa, który mówił przed chwilą, a tak poważnie, no to jednak te najważniejsze wydarzenia FIFA 20 w turnieju Zina Esport Cup są już tutaj w tej fazie finalnej, fazy grupowej. Meldują się ci, którzy dość często goszczą w Państwa domach, oczywiście za pośrednictwem transmisji. Mariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. No, ma ktoś jakiś pomysł, jak wyjść z tej blaszanej puszki? Saint-Germain zmierzy się z Manchesterem United. Wspaniale, Darku, że mamy okazję oglądać to spotkanie. Szykuj się na walkę, piłkarskie fajerwerki i...